Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym pokażę, jak będę ratowała tę Diefenbachię. W zasadzie nie ratowała, tylko będę próbowała zrobić z niej szczepki, ponieważ ona już nie wygląda i tak jak Wam mówiłam w którymś filmie, jedynym ratunkiem dla niej jest to, żeby ją po prostu pociąć, zrobić z niej nowe rośliny, no i ukorzenić na nowo. Także dzisiaj będę cięła tę Diefenbachię i robiła z niej szczepki. Pokażę Wam krok po kroku, jak zamierzam to zrobić. Wybieram sobie jakiś tutaj jeden pęd, myślę, że nie więcej, bo nie potrzebuję po prostu więcej tych Diefenbachii. Któryś pierwszy lepszy z brzegu i sobie go całkowicie ciachnę tutaj na samym spodzie. Jeżeli chodzi o Diefenbachię, to słuchajcie, nie ma żartów, załóżcie sobie rękawice, ponieważ ja już raz się Diefenbachią poparzyłam i dziękuję bardzo, więcej nie chcę. Także środki ostrożności najważniejsze. I mamy ucięty taki pęd, zobaczcie. To odrywam. Można by było spróbować to ukorzenić, być może wsadzę to do wody, nie wiem. Wygląda to na ten moment tak. I teraz, żeby to ukorzenić, musimy uciąć kawałek, który będzie miał co najmniej 3 oczka, czyli co najmniej 3 miejsca, z których wychodziły wcześniej liście, bo tutaj były liście, ale one odpadły, tak jak widać, są tylko takie suche kawałki po liściach i musimy mieć co najmniej 3, czyli raz, dwa, trzy i tutaj mogę ciachnąć, tak? Raz, dwa, trzy i tutaj mogę ciachnąć. Ja dam nawet 4 oczka, więc tutaj sobie zrobię pierwsze cięcie. O, i to już jest pierwsza szczepka. Też ważne jest to, żebyście pamiętali, którą stroną ona rośnie, tak? Żeby nie odwrotnie ją wsadzić do ziemi czy do wody, tylko w ten sposób, w który ona rosła. Także to jest pierwsza. Raz, dwa, trzy, cztery, druga. O, i mi poleciało. Raz, dwa, trzy, cztery, trzecia, i kolejną tutaj i tę górę też spróbuję ukorzenić, zobaczymy co mi z tego wyjdzie, chociaż tutaj już tych oczek nie zostało zbyt wiele, ale być może się to uda, zobaczymy. I tak, część postanowiłam sobie wsadzić do wody, a część postanowiłam sobie wsadzić do ziemi bezpośrednio. Utnę te dwa liście, które miały już jakieś zmiany, bo one są niepotrzebne i nie będą wtedy zabierały też roślinie energii. Wystarczą nam tutaj te dwa i ten trzeci, który się rozwija w zupełności. No dobra, i mam tutaj przygotowaną ziemię pomieszaną z perlitem, taką przepuszczalną, z chipsami kokosowymi. To chyba nie ma jakiegoś większego znaczenia, ale taką akurat miałam, więc taką wzięłam. I teraz będziemy wsadzać tutaj do ziemi dwa. Bezpośrednio od razu do ziemi. Tak, powiedzmy połowę. Wsadzam do ziemi. A kolejne dwa włożę do wody i przygotowałam sobie tutaj taką misterną konstrukcję ze słoikiem i z gumkami recepturkami, żeby po prostu mi te szczepki nie wpadły do wody, więc w ten sposób sobie je tutaj teraz umieszczę, żeby były zanurzone tylko częściowo w wodzie. Te liście można pousuwać, żeby nam nie gniły. I tutaj drugą. O. W ten sposób. No i będę czekała na efekty. Zobaczymy. Jeszcze mam tutaj ten szczyt. Ten szczyt, powiedzmy, większy spróbuję ukorzenić w ziemi. Włożę go tutaj. O. A te dwa maluszki, które tutaj mi zostały, włożę do wody. Thank you.
jeden i gdzieś na drugi muszę mieć małą przestrzeń. Się nie chcę za bardzo trzymać. Ok. No i mamy gotowe. Zobaczymy, za ile czasu puszczą korzonki. Ja to będę dla Was sprawdzać, dla Was i dla siebie. I teraz te sadzonki na jakiś czas oczywiście trzeba odstawić, żeby one miały możliwość się ukorzenić. I później będziemy sprawdzać, czy są efekty, czy nie. I gdzie efekty były lepsze. Czy w wodzie, czy w ziemi. Poza kamerą pocięłam całą tą Diefenbachię. Zobaczcie, jak to wygląda. Nic z niej nie zostało, został tylko korzeń. Być może coś z tego odbije. To idzie do wyrzucenia, te wszystkie liście niepotrzebne. Tutaj na łodydze jest mnóstwo takich punktów, z których powinny wyrastać korzenie. A tutaj te szczepki idą do ukorzenienia. Te są w wodzie, zobaczcie, jest teraz ich naprawdę dużo, ale zrobiłam ich więcej, bo być może któreś po prostu zgniją, nie przetrwają i warto mieć może ze 2-3 więcej. Także tutaj te w ziemi i te w wodzie. No i idą na górę. Zobaczymy, ile czasu zajmie im wytworzenie korzeni, bo tutaj w słoiku no to będzie widać, a tutaj w ziemi trzeba będzie sprawdzać co jakiś czas, czy są te korzonki, czy ich nie ma. Nie powiedziałam, że dzisiaj mamy 2 listopada i to nie jest być może dobry czas na ukorzenianie roślin, ale też myślę, że warto spróbować. Nic nie szkodzi, nic nie tracę. Cześć, wracam do Was teraz z aktualizacją po kilku dniach. Dzisiaj mamy 23 listopada i zobaczymy, jak się ukorzeniły te sadzonki Diefenbachii. Ja już tutaj w wodzie oczywiście podglądałam sobie i widziałam, że niektóre już puściły nieduże korzonki. Na razie nie jest to jeszcze na tyle dobrze ukorzenione, żeby można było to wsadzić do ziemi, ale chciałam Wam już pokazać, że efekty są, także można je ukorzeniać śmiało w domu, a tutaj w ziemi nie wiem, także zobaczymy sobie wspólnie, czy coś tutaj się zadziała, czy nic, i zaczniemy właśnie od tych w wodzie. Słuchajcie, ja tutaj do tych sadzonek w wodzie dolałam sobie kropelkę Topsinu ze względu na to, że te ucięte kawałki miały, tak jak Wam wspominałam, tutaj zaschnięte takie kawałki liści i bałam się o to, że może mi tu coś zacząć gnić. Ta woda nie była przeze mnie wymieniana przez cały ten czas, czyli od 2 listopada do dzisiaj nie wymieniałam tej wody i widać tutaj, że jest ona już mętna, taka nieciekawa, więc po tym jak Wam pokażę, jak tutaj się to ukorzeniło, no to na pewno ją wymienię i już niczego nie będę więcej dolewać. Jeżeli chcecie, no to możecie sobie rozkruszyć tabletkę węgla, takiego bez cukru, możecie sobie wsypać trochę cynamonu, albo tak jak ja dolać Topsinu, albo niczego nie dolewać i też myślę, że to się ukorzeni. Także tutaj jak już wolicie. Natomiast ja tak jak mówię, teraz jak wymienię wodę, no to już niczego nie będę dolewać. Poczekam tylko, aż te korzonki staną się nieco większe, żebym mogła przesadzić te sadzonki do ziemi i to będzie wszystko. A Wam pokażę dzisiaj właśnie, jakie te korzonki w tym momencie już są. Równo mamy 3 tygodnie od momentu, kiedy je włożyłam tutaj do wody. Także widzicie, 3 tygodnie i już puściły korzonki, a tak naprawdę sprawdzałam w zeszłym tygodniu i też już widziałam, że jakieś korzonki były, także nawet szybciej niż te 3 tygodnie. Dobra, i wyjmujemy wszystkie te sadzonki. Ja sobie je trochę tutaj osuszę. Nie wszystkie oczywiście się ukorzeniły, prawdopodobnie część się ukorzeni jeszcze w trakcie kolejnych dni, no bo wiadomo, że jeszcze jest dosyć wcześnie, ale niektóre już, tak jak mówię, korzonki mają. No i tak, zaczynamy. Tutaj nic nie widać, ale widać, że w tym miejscu zaczął ruszać jakieś oczko, jakiś listek, także myślę, że coś z tego będzie, tylko tak jak mówię, jest jeszcze na ten akurat fragment za wcześnie i jeszcze nie puściła ona żadnych korzeni, ale to tak jak mówię, poczekamy, zobaczymy. Kolejny fragment podobnie. Tutaj był wcześniej liść, tutaj nic nie zaczęło ruszać. Także nic tu się nie podziało. Thank you.
tutaj również, czyli widzicie, te bardziej zdrewniałe fragmenty nie ruszyły jeszcze, to jest za wcześnie dla nich, ale też nie zgniły, nic się z nimi złego nie stało, więc myślę, że z czasem one również ruszą. Za to ruszyły te mniejsze sadzonki, które miały liście, które były tymi sadzonkami oderwanymi od łodygi i nie były tak zdrewniałe. Tutaj widzicie, już jest całkiem spory korzonek. Ta sadzonka jeszcze posiedzi sobie w wodzie. Jak wytworzy tutaj boczne korzenie, w zasadzie mówi się, że do ziemi powinno się wsadzać, kiedy sadzonka wytworzy korzenie trzeciego rzędu, czyli oprócz tego jeszcze jedne korzenie i od tych, które wytworzy, jeszcze kolejne i wtedy można wkładać ją do ziemi. Tutaj kolejna, która była sadzonką chyba szczytową, tak mi się wydaje. Tak jak widzicie, też już korzeń jest. Tutaj też coś zaczyna iść powoli. Ta natomiast nic nie wypuściła. Nic nie ma. Tutaj to jest chyba jedyna ta sadzonka taka z fragmentu pędu, takiego bardziej zdrewniałego, która coś puściła, bo tutaj mamy i korzonki i już zaczynają iść, słuchajcie, liście z dwóch stron, także ta się jakoś tam w miarę zaczyna ukorzeniać. I ostatnia z tych, które były w wodzie, nie puściła korzeni, ale zaczyna puszczać tutaj liść. I tutaj też jest takie aktywne oczko, z którego będzie wychodził liść. Natomiast korzeni jeszcze ciągle brak. Ok, więc to by były te, które ukorzeniałam w wodzie. One zaraz z powrotem pójdą do wody, bo tak jak mówię, to jest zdecydowanie za wcześnie, żeby wsadzać je do ziemi, nawet jeżeli chodzi o te, które już jakieś korzonki wytworzyły. I teraz zobaczymy, jak poradziły sobie sadzonki w ziemi. Nie wiem, jak Wy obstawiacie, ale ja uważam, że te w ziemi jeszcze nie puściły żadnych korzonków. Nie wiem, mam takie jakieś przeczucie, że w ziemi będą się ukorzeniały dłużej, no ale zobaczmy wspólnie, czy rzeczywiście, czy może jednak puściły jakieś korzonki. Ja sobie trochę poluzuję, żeby... Ta ziemia jest w miarę pulchna, ale żeby nic nie zrobić, jeżeli chodzi o te sadzonki. No i tutaj tak, jak przypuszczałam, nie ma nic, to jest tylko... To są tylko kawałki perlitu, te białe elementy. Korzonków brak. Tutaj również, słuchajcie, nie ma ani jednego korzonka. Tutaj też korzonków nie ma, ale jest w tym miejscu taki malutki zielony punkcik, który widać, że będzie ruszał, coś tam będzie się działo. Podobnie tutaj. Tutaj również, słuchajcie, są jakieś zielone punkciki, które widać, że będą żyły, coś tu będzie wychodziło, ale nie ma jeszcze ani jednego korzonka. I ostatnia sadzonka tak samo, słuchajcie. Czyli w ziemi jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, żadna sadzonka nie wypuściła korzeni, a w wodzie już tak. Czyli w moim przypadku, słuchajcie, ewidentnie lepiej sadzonki ukorzeniały się w wodzie niż w ziemi, ale myślę, że te w ziemi też się ukorzenią, potrzebują po prostu trochę więcej czasu. Zobaczymy, ja je z powrotem włożę do ziemi i będę obserwowała, jak będą się dalej ukorzeniały. Dam Wam jeszcze pewnie w przyszłości znać. Natomiast te, tak jak mówię, z powrotem włożę do wody i one się swobodnie jeszcze ukorzenią i będę przysadzała je do ziemi. Tak jak widzicie, ukorzenianie Diefenbachii nie jest jakieś bardzo trudne. Wystarczy pociąć odpowiednie fragmenty, włożyć do wody najlepiej. To widać po moim przykładzie, że w wodzie idzie szybciej. No i poczekać odpowiednią ilość czasu i to jest wszystko. I ona korzenie puściła. Teraz jeszcze odczekam, aż puści te korzenie przybyszowe. No i będę miała nowe sadzonki Diefenbachii. Jeżeli chodzi o ten korzeń, który został w doniczce, ten po cięciu,
to tam nic się nie zmieniło. Słuchajcie, zaglądałam tam wczoraj, nie będę go już przynosiła tutaj, ale nic się nie ruszyło, żadnych oznak życia nie widać, żadnych nowych liści ani niczego innego. Także on na razie stoi, zobaczymy, czy w przyszłości coś wypuści, czy nie. Na dzisiaj, słuchajcie, to już będzie wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was na następne filmy. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego. Pa!